Witamy serdecznie na kolejnym spotkaniu autorskim w ramach sceny literackiej, w ramach Slot Art Festivalu. Dziękujemy za tak tłumne przybycie. Rozumiem, że to jest świadomy wybór i to mnie najbardziej cieszy. Zapraszamy Was na spotkanie z Jackiem Bierutem, poetą i prozaikiem. Zresztą oddaję głos koledze, który może zrobi jakieś... Poetą, prozaikiem, krytykiem literackim, laureatem wielu nagród, również nominowanym do również wielu nagród. Za tom Frak Człowieka, ostatni tom, który napisał, został nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w 2012 roku. Autor tomów poetyckich Igła, Fizyka, Frak Człowieka, tomów prozatorskich P.I.T., PIT, Spojrzenia, Rozkład Jazdy, 20 lat literatury Dolnego Śląska po 1989 roku, Hajs i Pornofonia. No i takie pierwsze moje pytanie, właśnie jak, nawet jak to się słucha, to mnie zastanawia, jak to jest być poetą i prozaikiem. W sensie, czy da się to pomieścić w sobie? Czy da się pisać zarazem wiersze i prozę? Ja tego nie wiem tak naprawdę. To są zupełnie inne działania literackie. Miałem ostatnio po Fraku Człowieka, kiedy tak miałem wrażenie, że właściwie wszystko, o co mi chodzi w poezji, to zdołałem wsadzić w tę książkę. Przestałem pisać wiersze i tak jakieś 2 miesiące temu czułem taki ból, że po prostu zastanawiałem się, nie wiem, czy ja do szpitala, czy karetkę pogotowia, czy co. No aż w końcu zrozumiałem, o co chodzi, że to szedł wiersz. Ja po prostu wróciłem do domu, siadłem, napisałem go w 5 minut i był na tyle mnie satysfakcjonował, że dopisałem do niego resztę książki, także właściwie już chyba mam kolejną książkę poetycką. I wiersze się według mnie pisze tylko w ten sposób, wtedy, kiedy się nie da inaczej. Natomiast proza to jest już takie działanie, gdzie potrzeba bardzo dużo rygoru, trzeba umieć siedzieć na tyłku godzinami, człowiekowi się nie chce, a jednak to robi. No, zupełnie co innego, jakby inne części mnie piszą prozę, inne części mnie piszą wiersze. We Fraku Człowieka jest taki wiersz, który też napisałem dokładnie w ten sam sposób. Wyszedłem z domu, była zima, śnieg nie leżał, ale szać na drzewach, które posadziłem koło swojego domu. I jak go znajdę, to przeczytam. O. Zatytułowany jest Brzmienia szumów korony dawno wyciętego drzewa. Jest krótki. Szać na drzewach, a przy wejściu do domu zobaczyłem Biedronkę. Bardzo to cieszy, że tak dobrze widzę i że była z plastiku. Potem próbowałem pracować nad tym wierszem. Był bardzo długi w pewnym momencie, a na końcu zredukowałem go do tego, co było na samym początku. Czy nie sądzisz, Jacku, że... Czy zgodziłbyś się z Andrzejem Sosnowskim, który powiedział, że zawsze możemy nie rozumieć ogólnego sensu tego wierszu? Chociaż ja tego nie mówię jako... mój odbiór o tym wierszu, a liczy się pewnego rodzaju melodyka, śpiewność, która jest bardzo zauważalna w tym wierszu, rytmika. I to właśnie może nadawać sens. Czy ty po prostu się zgodzisz z tą tezą? Znaczy, według mnie wiersz powinien być zawsze o czymś jeszcze niż jest. Albo o czymś dużo więcej niż jest. Jeżeli to się udaje, to wiersz jest dobry. I wszystko temu służy. Temu służy i jakby ten pierwszy sens, który czytelnik wyciągnie z wiersza, ale też to, jak działają na nas słowa. Mi się literatura podoba dlatego, że w tak nieuchwytny sposób może przekazywać coś, co może tylko muzyka przekazać, czyli jakiś stan ducha, jakiś
nie wiem, czy mogę tak to nazwać, ale jest jakiś duch, który stoi za każdym wierszem. Jeżeli ja czytam wiersze poety i nie czuję żadnej energii takiej pozajęzykowej, to mi się ten wiersz nie podoba. I jakby u mnie to jest chyba taka najważniejsza rzecz, żeby ten wiersz działał na różne zmysły, emocje, a nie tylko mówił: człowieku, jest tak i masz żyć w ten i w ten sposób. Właściwie wracając do tego, no to właśnie, czyli rozmawiamy też może o stylu, strategii autorskiej, bo to, co też jest zauważalne czytając ciebie, że to jest takie, z jednej strony są opisy bardzo takiej zwykłej codzienności, które są miejscami bardzo czytelne, ale bardzo często zamazujesz je. Nie są wiersze takie, no, w moim odczuciu, może niewprawnego czytelnika, które wydają się hermetyczne, które gdzieś tam, że chcesz się, nie wiem, no, ukryć za językiem. No właśnie, dlaczego taka strategia? Ja nie wiem, czy to jest strategia, jakby staram się pisać książki, które nie zostały jeszcze napisane. I jakby muszę szukać i kombinować momentami i próbować wyciągać z języka nowe możliwości, których albo ktoś nikt jeszcze nie odkrył, albo już odkrył, ale nie wykorzystał tego tak, jak ja myślę, że można wykorzystać. No, współczesny wiersz to jest jednak taka zabawa, która wymaga trochę od czytelnika, no, takiego obycia ze współczesnym wierszem. Ja nie zawsze z tego korzystam, ale często tak, bo to według mnie daje dużo więcej. No, gdybym zaczął malować obrazy i starał się namalować dokładnie to, co widzę, to dzisiaj zostałbym wyśmiany, nie? Jednak malarz musi, albo powinien przynajmniej jakoś tam tę historię malarstwa poznać. To samo jest z pisaniem. No. Według mnie inaczej się nie da, chociaż staram się to robić jak najmniej drastycznie, nie zmuszać czytelnika do tego, żeby miał w domu potężną bibliotekę zaczytanych książek. Właśnie tak rozmawialiśmy też o tym, że no jesteś pokoleniem, pokoleniowo można by cię tutaj zebrać wraz ze Świetlickim czy Podsiadłem i Podsiadło. I że to są poeci z jednej strony też piszące o codzienności, też to jest taki zwrot w polskiej poezji. Z drugiej strony jesteś no, zupełnie inny, przecież oni są klarowni, ten taki idiom codzienności oni wprowadzają też językowo, chociaż tam jest ten naddatek, o którym ty mówisz, nie? Że te wiersze nie są tylko o tym, że chmurka jest różowa. Natomiast ty to właśnie tutaj gdzieś to wchodzi ta poezja w jakieś rejestry takie, powiedzmy, neolingwistyczne, czy jakieś takie właśnie hermetyczne rozumiem, no właśnie skąd chciałbym o to zapytać, czy to jest właśnie to pragnienie tego wyróżnienia się? Nie, w ogóle nie ma czegoś takiego, nie ma takiej kalkulacji. Tak naprawdę to ta część mnie, która pisze, to tak stoi gdzieś tutaj obok i się śmieje z tego, co ja tutaj robię, co mówię. Absolutnie odbywa się to poza jakąkolwiek kalkulacją. To jest kwestia tego, żeby spróbować zrobić to najlepiej, jak można. Nie? Czasami się pobłądzi, a czasami się trafi w coś, czego nikt do tej pory nie zrobił. A z tymi pokoleniami to rzeczywiście jestem ten sam rocznik, co Podsiadło, a chyba jestem znacznie, jestem następnym pokoleniem, tak sądzę. Kiedyś miałem spotkanie razem z Jackiem i jak wyszło, że jesteśmy ten sam rocznik, to chodził za mną potem i mówił: jak naprawdę ty jesteś taki stary? Nie? To może jeszcze kilka wierszy z igły? Z igły nie. Z igły nie, dobrze. To... Fizyka może. Fizyka.
O, z fizyką to był właśnie taki, to był bardzo trudny czas w moim życiu, bo ja właśnie próbowałem doścignąć swoje pokolenie. Pisałem wiersze chyba hermetyczne właśnie, jak zauważyłeś. Najmniej lubię tę książkę, bo najdłużej nad nią siedziałem i tak dłubałem, że może przedłubałem, ale są tutaj dobre wiersze. Na przykład ten jest niedłubany. Przeczytać? Tak. Taki jeden z najłatwiejszych, które napisałem w życiu. To miało być miejsce, w którym umrą koty, ale nie ja, dziś albo kiedyś, idź stąd, ty idź. Wylałem mleko, zjadłem pomidory, leżę, nie będę spał, nie będziesz mi się śnić, idź, kup coś, jakieś ładne buty, idź, bieliznę, żebym jeszcze żył, idź. Kup ten rok, który zleciał nam bez forsy i bez ludzi, ten dzień, kiedy odkuwałem z dachu lód, idź stąd, ty idź, nie będę spał, nie będziesz mi się śnić, tylko idź. Ale z kolei trafił się taki wiersz. Na lotnisko wciąż odprowadzano jedno skrzydło. Dać się złapać na kradzieży czekolady i pójść siedzieć. Na tarasie, lekko licząc lata, wyskrobanym dzieciom koleżanek, jakby to była centralna komnata, która nigdy nie może być pusta, choć ty już wiesz, że nie jesteś władcą, bo władca mówi krótko.